welcome to. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around and then I remember. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj moje plany uległy niesamowitej zmianie, ponieważ miałam mieć bardzo ważny dzień i miałam dla Was nagrywać vloga. Niestety okazało się, że wszystko trzeba było przesunąć na jutro, więc jutro będę na spokojnie sobie wszystko załatwiać i nagrywać. I z racji tego, że zrobił mi się dzień wolny, pomyślałam, że jest to idealna okazja, żeby posprzątać w mojej szafie. I to, co dzisiaj mam na sobie, to jest sukienka. Przede wszystkim, a dla wygody, bo dzisiaj miało być intensywnie i miałam się czuć po prostu wygodnie, ale również dlatego wybrałam sukienkę, ponieważ mam niesamowity chaos w szafie. W sumie miałam niesamowity chaos w szafie, jeżeli chodzi o bluzki z długim rękawem. I nie mam tutaj na myśli swetru, bo swetr mam na oddzielnych półkach, poukładane, posprzątane w zeszłym roku, tutaj u Was, razem z Wami również na filmie i oczywiście nadal jest tam porządek, mam wszystko poukładane, wiem co mam i nie muszę się niczym przejmować. Natomiast jeżeli chodzi o bluzki z długimi rękawami, to niestety tam powstał chaos. Mam rzeczy, których już nie noszę, mam rzeczy, które są za małe, które trzeba dać do odplamiania. Tam po prostu jest wszystko i znalazłam nawet niesamowite perełki, bo tak, ten wstęp nagrywam już po nagrywaniu całości i po sprzątaniu. Jest teraz po godzinie 5. Mi udało się już tą szafę posprzątać, ale teraz zapraszam Was na przegląd moich bluzek. Dzięki temu, że nagrywałam ten film, to miałam też trochę więcej motywacji. Co prawda sprzątanie zajęło mi dużo więcej czasu, ale mimo wszystko cieszę się, bo mam ładnie wszystko posprzątane. W mojej szafie się przejaśniło, wreszcie mogę wszystko znaleźć i jestem z tego powodu niesamowicie zadowolona. Mały disclaimer. Na tym filmie ja nie pokażę Wam wszystkich moich bluzek długim rękawem, bo jak wiecie, nadal jest sezon, nadal noszę takie ubrania, więc część z nich jest w praniu. Ale taka mniejsza część, bo niedawno w sumie było robione pranie, więc myślę, że tam jest maksymalnie 5 bluzek właśnie czekają do prania, ale mimo wszystko te, które są w praniu, no to wiadomo, że są to rzeczy, które noszę regularnie i które na mnie pasują. Dlatego stwierdziłam, że nie będę tutaj czekać i na pranie i wiecie, robić na szybko, bo wiedziałam, że sprzątanie szafy zajmie mi bardzo dużo czasu. Dlatego teraz nie przedłużam, pokażę Wam, jakie rzeczy miałam w swojej szafie, co zostawiłam, co wyrzucam, co oddaję i widzimy się na podsumowaniu. Widzę, że te bluzki są w zupełnie losowej kolejności oraz też są niesamowicie pognicione. Dobrze, że robię ten przegląd, więc od razu się je wyprasuję. Ale tutaj na pierwszy rzut mamy bluzkę z Lidla w moim ulubionym miodowym żółtym kolorze. Co prawda ma tutaj aplikację z napisem Love, ale wiecie co, jaki tylko taki zwykły t-shirt na co dzień jest jak najbardziej ok. Bardzo lubię te bluzki z Lidla, więc ta na pewno zostaje. I ona jest w rozmiarze 1,10–1,16 m, ale jest takiego typu obcisły. Rzadziej noszę teraz takie bluzki, ale raz na jakiś czas mi się zdarzy, bardzo ją lubię i w sumie dawno jej nie miałam na sobie, więc cieszę się, że robię te porządki. Druga bluzka i ja już mam problem, ponieważ muszę ją odłożyć do zmierzenia, gdyż jest to bluzka z Kapala na rozmiar 110–116 w kolorze granatowym, jak widzicie, w serduszka i ja ją bardzo lubiłam, ale wydaje mi się, że ona jest właśnie z tego typu nierozciągliwych bluzek i było w niej ciasno, ale muszę ją przymierzyć jeszcze raz, bo nie jestem pewna. Oczywiście napiszę Wam tutaj na dole, czy ona zostaje, czy nie, ale kurczę, dawno nie miałam jej na sobie, wiem, że bardzo ją lubiłam i wiem, że często jej nagrywałam. Może mi się też mylić z taką inną bluzką. Wydaje mi się, że ta była ok i że tą chciałam zostawić, ale tak jak mówię, część z tych bluzek muszę po prostu jeszcze raz przymierzyć, bo jak w bluzkach z krótkim rękawkiem wiem wszystko, co mi pasuje, co nie. Tak tutaj naprawdę miałam ogromny chaos, więc po pierwsze trzeba będzie ją przymierzyć, jeżeli zostaje, trzeba będzie ją przepracować. A do tego jeszcze widzę, że jest w kocie. Co prawda nie wiem jakim cudem, bo ani guzik nie ma dostępu do suszących się ubrań, ani guzik nie ma dostępu do mojej szafy. Pilnuję, żeby po prostu mi do niej nie wchodził, a i tak na granatowej bluzce widzę jego białe kłaczki, ale to jest akurat najmniejszy problem. Wydaje mi się, że ona zostanie, ale tak jak mówię, trzeba to naprawdę sprawdzić. Czyżby wdzierała nam się pewna monotematyczność? Kolejna żółto-miodowa bluzka z Lidla w rozmiarze 110–116. Ta oczywiście zostaje, bo pasuje na mnie idealnie. Bardzo ją lubię. Dodatkowo te hapty tutaj wydają mi się naprawdę urocze i fajne. Bardzo często ją nosiłam, a teraz właśnie przez ten bałagan dawno nie miałam na sobie. Ona jest troszeczkę bardziej intensywna w kolorze od tej poprzedniej, więc też pasuje do różnych spódnic i oczywiście
jestem mega zadowolona, że odkupuję swoje ukochane bluzki, bo miałam wrażenie, że ostatnio chodzę ciągle w tym samym, a moje ulubione pozycje gdzieś tam, wiecie, uciekły w głąb szafy. Widzę, że trafiliśmy tutaj na taki stosik ubrań, który dawno nie był ruszany, bo słuchajcie, pamiętam tą bluzkę, bardzo ją lubię, to jest bluzka z Kapala na rozmiar 104 i uwielbiałam właśnie te karunkowe wstawki tutaj na ramionach, ale wiecie co, ja jej nie miałam chyba ze 2 lata na sobie i muszę ją przymierzyć, bo nie jestem w stanie powiedzieć, czy ona jest na mnie dobra. Wydaje mi się, że tak, ale boję się, że może być troszeczkę krótka, więc no niestety będę musiała ją przymierzyć, jak zawsze będzie tutaj napis, ale cieszę się, że robię te porządki, bo muszę naprawdę przejrzeć, mam tych bluzek zdecydowanie za dużo, w szczególności tych, które nie noszę, a tak naprawdę potem nie wiem, czy mam sobie jeszcze coś dokupywać, czy coś potrzebuję, czy też nie. To jest jeden z moich ulubionych golfów, w bardzo ciekawym kolorze. To jest taki morski, trochę przygaszony. Jest to bluzka, słuchajcie, na rozmiar 98, a pasuje na mnie idealnie, bo też jest bardzo rozciągliwa, bardzo wygodna i bardzo przyjemna. Ale nie powiem wam, z jakiego sklepu, bo ma tak dziwną metkę, więc podejrzewam, że to jest z jakiegoś takiego butiku, który raz na jakiś czas był otwarty w galeriach i potem, wiecie, szybko taki butik znikł, bo nie poznaję tej metki, nie wiem skąd pochodzi. Wiem, że mam go w szafie bardzo długo. W sumie to nie wiem, czy go przypadkiem nie kupiłam jeszcze w Wejherowie. Oczywiście ten golfik ze mną zostaje. Noszę go często, lubię i to jest taka ciekawostka. Jako dziecko nie lubiłam golfów, a teraz to jest jeden z moich ulubionych typów bluzek na jesień, zimę, ponieważ u nas często wieje i ja nie noszę szalika, bo nie lubię, a taki golf mi się po prostu najlepiej sprawdza w takich dni, kiedy jest zimno, wieje i muszę mieć szyję osłoniętą, więc oczywiście w mojej szafie zostaje, tak jak już wspomniałam. To jest kolejna bluzka z Lidla, gdyż jak kupowałam, to zazwyczaj wybierałam zestawy, bądź też takie dwupaki i mam często sporo tych bluzek, ale wiecie co? Bardzo lubię tą bluzkę, bo ona ma przepiękny kolor brzoskwiniowy, ale troszkę ma za dużą aplikację. Pamiętam, że ona chyba była właśnie z tą pierwszą, którą wam pokazałam dzisiaj w zestawie i ta mi się najmniej podobała właśnie przez taką wielkie napisy, wielkie kwiaty. I tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie wziąć ją jako koszulki do spania w zimę, bo wiecie co, ona jest przezroczysta i czasami ciężko coś fajnego do niej dobrać i też nie przemawia do mnie aż tak wielki napis, więc bardzo często jak mi się na przykład jakaś bluzka już nie znudzi albo nie sprawdza na co dzień, to biorę ją po prostu jako koszulkę do spania i tak coś czuję, że ta akurat bluzka tak skończy. I to jest też Lidl 10 metr 16. To jest akurat golfik w takim różowo-czerwonym kolorze z H&M-u i to jest właśnie jedna z moich ulubionych serii, ponieważ ten materiał jest bardzo miły, bardzo taki miękki, bo to jest czysta bawełna, ta organiczna w dodatku. Do tego jest bardzo rozciągliwy, bardzo przyjemny do skóry i bardzo często go nosiłam, ale wiecie co? Tak patrzę teraz w świetle, że on jest chyba znoszony, bo widzę, że ma już po prostu odbarwienia, więc chyba niestety będę musiała się z tą pozycją pożegnać. Założyłam też takie małe plamki na ramieniu, ale to akurat można by było doczyścić, ale teraz tak patrzę w świetle, że no ten materiał już swoje przeszedł i ileś prań już przeżył, więc niestety będzie trzeba to wyrzucić, ale bardzo żałuję, ponieważ no cóż, bardzo lubiłam tą bluzkę, bardzo często nosiłam, ale też nie nadaje się do sklepu niestety charytatywnego, bo nie jest w dobrym stanie, a jak już mam komuś oddawać rzeczy, to wiecie, nie może być żadnych plam odbarwień, bo uważam, że jest to po prostu niekulturalne. To jedna z nowszych bluzek w mojej szafie, ponieważ kupiłam je w zeszłym roku chyba jakoś na wyprzedażach poświątecznych, czyli gdzieś styczeń i luty i były chyba 4 czy 5 w paczce, z czego 3 były właśnie w takim stylu lat 2000. Niesamowicie się cieszę, że ten styl powraca, więc to oczywiście zostaje w mojej szafie, bo jest to nowa pozycja, miałam ją tylko kilka razy na sobie. To jest H&M 10 metr 16, bardzo przyjemne, z organicznej bawełny, bardzo fajnie się piorą, nie niszczą się i w sumie nabrałam ochoty na tą zieloną bluzkę, więc może jutro albo pojutrze ją założę, bo teraz właśnie zieleń i żółć za mną strasznie chodzi. Chyba poczułam wiosnę, więc
bardzo, bardzo lubię też ten styl lat 2000, bo do tej bluzki bardzo łatwo dopasuję spódnicę, czy białą, czy zieloną, a zielonych spódnic w szopie mam sporo, więc oczywiście też patrzę na to, czy po prostu mam z czym to zostawić, to mam z czym zostawić, więc oczywiście zostawiam. Tą bluzkę pewnie doskonale znacie z filmów, jest jedną z moich ukochanych, a mianowicie po pierwsze dlatego, że jest fantastycznym takim bordowo-fioletowym kolorze. Do tego jest bardzo przewiewna, bardzo cieniutka. Też właśnie w kształcie trochę takiej bombki luźna. I jeszcze ta gumeczka u góry, która wygląda jak taka hiszpanka. Bardzo lubię takie luźne pozycje zwiewne. I też bardzo łatwo tą bluzkę wystylizować, bo można to zrobić na masę sposobów. I też często nagrywam w niej filmy, dlatego mówię, że pewnie ją kojarzycie. O, witamy. Ciekawe, czy widzicie? Nie, nie widzicie. Guziczek się zainteresował. A więc tą bluzkę oczywiście zostawiam, chociaż jest ona u mnie w szafie od dawna, ale to jest Handem 104, jest luźniutka, fajna, więc oczywiście, że zostaje. Zauważyłam, że na sezon zimowy mam też sporo bordowych, właśnie ciemnofioletowych albo czerwonych bluzek, bo lubię taką kolorystykę. I to jest akurat bluzka z Lidla. I ona jest w rozmiarze 110-116, jak widzicie po raz kolejny hafty, ale ta jest z takiego grubszego materiału i o dziwo lubię ją, pomimo tego, że ma dość dużą aplikację. Noszę ją po prostu codziennie, jak nie wiem, nie nagrywam filmów, albo jak mam taki dzień, że siedzę przy kompie i idę tylko na zakupy. Wiadomo, że na żadną ważniejszą okazję czy na spotkanie z klientem jej nie założę, ale potrzebuję też trochę takich zwykłych t-shirtów do noszenia i tak wiem, że źle wymawiam słowo, nieważne. Więc jeżeli potrzebuję zwykłych koszulek, to póki jest dobra, póki jest dobrej jakości, to ją po prostu wynoszę. Tutaj wydarzyła się bardzo dziwna rzecz, ponieważ wyciągnęłam tą bluzkę z szafy i nie wiem dlaczego ma ona ślady od pudru. Widać, nieumiejętnie ściągałam ją przed snem, musiałam po prostu się rozbierać mając makijaż na twarzy, co jest raczej mało prawdopodobnie u mnie i musiałam nie zauważyć, że ją wybrudziłam, stąd pojawiła się w szafie. Zaraz po prostu dam ją do prania, ale tego się kompletnie nie spodziewałam, bo zazwyczaj jak mam rzeczy do prania, to po prostu kładę je do prania, a nie wsadzam ponownie do szafy, więc nie wiem, co tu się wydarzyło, ale może spójrzmy na to katarę milczenia. Jest to bluzka, którą wzięłam od mojej siostry z szafy. Jak dorastała i po prostu z niej wyrosła, to poprosiłam ją, czy mogę po prostu tą bluzkę sobie wziąć, bo strasznie mi się podoba. Ona jest totalnie no name, nie powiem wam, jaki to jest rozmiar, nie ma żadnej metki, wiem, że jest w mojej szafie od 10 lat, i to jest tak gruby materiał, że nic się z nim nie dzieje, pierzemy go non-stop. Dodatkowo bardzo mi się podoba to, że ona jest granatowa, że ma haft. Wygląda naprawdę bardzo fajnie i bardzo ją lubię, bo jest taka przyjemna do skóry, bardzo luźna i bardzo przyjemna, przy okazji ciepła, bo jest naprawdę z takiego grubszego splotu. Jak to oczywiście bluzki kiedyś, nie to co teraz. I dlatego bardzo ją lubię, ale dlaczego ona była brudna w szafie? Ja tego nie ogarniam. Może ktoś mi powie, co tu się wydarzyło? Teraz przechodzimy do rzeczy, które są u mnie często używane i były po prostu pod ręką. Tutaj macie bluzkę moją ukochaną, którą mam od początku studiów. Kupiłam sobie ją właśnie, jak szłam na studia i dalej uwielbiam ją i to jest bluzka, którą będę nosić, dopóki będzie zdatna, ponieważ jest niesamowicie wygodna, bardzo fajnie w niej wyglądam, można ją łatwo wystylizować, zarówno do jeansów, do spódnicy, do dosłownie do wszystkiego. I to jest bluzka z Kubusa na rozmiar, słuchajcie, 92 cm, a ja w nią wchodzę i jeszcze jest mi luźna. Jest jak po prostu zwykła w paseczki, tutaj ma tylko delikatne serduszko, bardzo ją lubię i oczywiście zostaje mojej szafie i pewnie znacie ją bardzo dobrze z moich filmów, bo ja mam wrażenie, że ja chodzę non-topper w tej bluzce, bo ją uwielbiam. To jest chyba jeden z najnowszych zakupów w mojej szafie. Na pewno najnowszy, jeżeli chodzi o bluzki z długim rękawem, ponieważ w tym roku zamówiłam sobie paczkę właśnie tej prążkowanej bawełny w różnych kolorach, bo widziałam, że niestety duży bluzek z mojej szafy wypadnie i to jest taki odcień morski, znowu przybrudzony i to jest najnowsza bluzka, więc oczywiście zostaje, bardzo je lubię, to jest bardzo przyjemna, organiczna bawełna,
która jest przyjemna do ciała, rozciągliwa i też w miarę grubsza, jak na H&M to jest taka masywniejsza bluzeczka. Mam je w kilku kolorach, więc jeszcze tutaj do nas powrócą. Jeżeli właśnie macie na przykład dzieci w tych rozmiarach tam do 1,30 m czy do 1,40 m, to gorąco Wam polecam, bo ja te bluzki piorę non stop i nic się z nimi nie dzieje, nie kurczą się, wiecie, nie wyglądają po trzech praniach źle, więc tutaj Wam mogę dać moją rekomendację i na pewno jak będę miała możliwość, to jeszcze sobie uzupełnię o kilka kolorów, jeżeli będę miała taką potrzebę, bo najpierw trzeba zrobić porządki, żeby zobaczyć, jakie jest zapotrzebowanie, co jest chyba w miarę oczywiste. Tutaj jest druga bluzka z tej paczki ala lata 2000 z H&M-u. To jest oczywiście 1,10 m, 1,16 m i to jest bardzo ciekawe, bo w tej paczce było kilka bluzek w różnych kolorach w tym samym stylu, a tylko ta ma napis właśnie z takich srebrnych diamencików, jetów, ale na szczęście on jest bardzo malutki i jest naprawdę bardzo fajny, bo let's stay Uniqlo, więc jak najbardziej mi to odpowiada. Chociaż nie będę ukrywać, że wolałabym, żeby po prostu była czysta, bez napisu, ale nie rozumiem tej polityki, słuchajcie. Macie 3 czy 4 bluzki bez napisów i jedną z napisem. Dla mnie jest to bardzo dziwne, ale okej. Okay. Kolejne moje ulubione ubranie, a mianowicie jest to coś pomiędzy bluzką a swetrem. Albo to jest grubsza bluzka, albo cieniutki sweterek, właśnie w złotym kolorze ze świecącą nitką. Uwielbiam go, kupiłam go w Rizert i to jest rozmiar 110. Bardzo często noszę, jego jedynym minusem jest to, że niestety ta srebrna nitka, która jest tutaj na całym sweterku wszyta, troszeczkę drapie do ciała, ale mimo to mi to nie przeszkadza, bo wydaje mi się, że wyglądam w tym sweterku naprawdę super. Dodatkowo ma taką stójkę, to nie jest taki typowy golf, ale właśnie wyższą stójkę, przez co jest ciepło w szyję. Bardzo lubię go stylizować, bardzo fajnie się go nosi, daje szyku zarówno do spódnicy czy do spodni, można go na wiele sposobów, wiecie, i na wyjście, i na co dzień wystylizować, więc oczywiście zostaje w mojej szafie, bo mam wrażenie, że w tym sezonie to go nosiłam chyba z 15 razy, bo bardzo go lubię. Na zimę bardzo lubię wzory zwierzęce, mam bardzo dużo bluzek w panterkę albo w jakąś zeberkę. Nie wiem, jakoś podoba mi się ten styl właśnie w tych zimowych stylizacjach. I tutaj mamy bluzeczkę na 1,10 m z H&M-u. Jak widzicie, ona jest asymetryczna, bo tu ma dłuższy. Nie, ona się nie wyciągnęła, to jest po prostu taki styl bluzki. Bardzo często ją noszę, bardzo lubię. Jest tutaj też taka bardzo fajna, luźna w ramionach, trochę ala opadające ramiona. Dlatego też ciut dziwnie wisi na tym wieszaku, ale chciałam Wam ją pokazać, bo oczywiście zostaje w mojej szafie, jest super, często ją noszę, więc dopóki będzie się nadawać, to oczywiście będę z niej korzystać. To jest bluzka, co do której mam bardzo dużą wątpliwość, co z nią zrobić, bo bardzo ją lubię i niesamowicie często noszę. Ona jest taka fajna, cieniutka, biała bluzeczka z takimi szarymi przetarciami, wiecie, szarą nitką i srebrną nitką. Bardzo fajnie wygląda, ale ona też jest znoszona. Widzę, że niestety tutaj przy pachach już mam ją troszeczkę zmechłaconą, a dodatkowo widzę, że wyszło mi jakieś zabrudzenie tutaj przy szyi, że już lekko żółkniała, więc spróbuję ją odbarwić, odplamić, ale jeżeli się nie uda, to niestety będę musiała ją wyrzucić, bo nie wygląda już zbyt świeżo. Spróbuję ją właśnie wyprać z takimi środkami do wycie, żeby ona się stała bardziej śnieżno-biała, dodatkowo właśnie wyczyścić to przy szyi. Jeżeli się nie uda, to niestety wyleci. Daję jej ostatnią szansę, bo ją lubię, ale niestety tak to jest, że białe rzeczy najkrócej są w naszej szafie. Pomimo tego, że się pierze w specjalnych środkach i tak dalej, to niestety no, najszybciej trzeba się ich pozbywać. Dlatego ja też mało mam rzeczy białych, bo nie będę ukrywać, że nie chcę po jednym sezonie wyrzucać bluzki, dlatego zazwyczaj kupuję właśnie jedną, dwie bluzki na sezon i to mi wystarcza. Też nie przypadam jakoś za białymi rzeczami, właśnie z tego powodu, że ich rotacja jest naprawdę ogromna. Następna jest bluzka z brączkowanej bawełny w takim kolorze, jak widzicie, zgniłym zielonym, przygaszonym zielonym, ale bardzo ładnie wyglądam w tym odcieniu i tą bluzkę o dziwo kupiłam w Kiku, nie w H&M-ie. Jestem z niej niesamowicie zadowolona. Często ją nosiłam, bo kupiłam ją chyba na jesieni, tak, pokupiłam ją jeszcze z asystentką i bardzo mi się sprawdza, bardzo ją lubię, jest naprawdę super. Ja ją kupiłam chyba za 15 zł na jakichś wyprzedażach i cieszę się, że mam ją w swojej szafie, bo jest neutralna, widzicie, bez żadnego nadruku, łatwo wystylizować. Takie kolory właśnie zimniste, naturalne, bardzo mi ostatnio odpowiadają, więc
wpis oczywiście zostaje w mojej szafie, bo dlaczego miałabym się jej pozbywać, skoro jest nowa, fajna i dobrze mi się nosi. Ta koszulka to jest hit w mojej szafie, ponieważ śmiało mogę powiedzieć, że mam ją chyba od 15 czy nawet 20 lat i dalej bardzo lubię ją nosić. To była chyba pierwsza czerwona rzecz w mojej szafie, bo zazwyczaj właśnie czerwone rzeczy były zarezerwowane dla mojej siostry. Ona nosiła czerwienie i zielenie. Ja natomiast nosiłam róże, fiolety, żółcie i brązy. Tak zazwyczaj się dzieliłyśmy. A tą bluzkę dostałam od mojej babci i wiecie co, nie wiem jaki to jest rozmiar, nie wiem z jakiego to jest sklepu. Podejrzewam, że to może być jeszcze bluzka z tak zwanego bazarku, wcale bym się nie zdziwiła. Ale nie wiem co jest w niej tak naprawdę tak niesamowitego, bo zobaczcie, ona nie wygląda jakoś epicko, tak? Ale ja ją bardzo lubię, w szczególności kiedy jest chłodno, bo ona jest z takiego grubszego materiału i lubię to, jak ja w niej wyglądam. I do tego na pewno zostaje w mojej szafie na takie dni pracy przy komputerze czy wyjścia do sklepu, bo bardzo ją lubię, pasuje, ona jest tyle lat prana i zobaczcie, że na niej nie widać żadnego zużycia. Wygląda cały czas jak nowa i dziwnie mi się na nią patrzy na wieszaku, bo tak jak na nią teraz patrzę, to nie ma w niej nic takiego wow, ale jak ja ją założę, to bardzo lubię siebie w niej. Nie wiem, jak to jest zrobione, ale oczywiście zostaje w mojej szafie i bardzo się cieszę, że mam też takie starsze rzeczy w mojej szafie. Kolejna bluzka z Lidla, też na rozmiar 110-116. Bardzo lubię ten kolor, bo to jest taki przybrudzony, błękitny, właśnie taki niebiesko-szary. Bardzo fajnie się tą bluzkę stylizuje, chociaż jest to raczej taki t-shirt na co dzień, bo jak widzicie ma wielki napis Love Sunshine, ale mimo wszystko bardzo ją lubię. Myślę, że chyba dodaje mi energię, jak sobie ją ubieram tak na co dzień właśnie do pracy. Jest bardzo przyjemna, bardzo fajny materiał, więc oczywiście w mojej szafie zostanie na dłużej. Teraz mamy tutaj taki klasyczny, zwykły t-shirt szary, bez żadnych nadruków, to jest H&M 110-116 z bawełny. Jeżeli mam teraz wybór, to właśnie kupuję takie t-shirty proste, bądź te proszkowaną bawełnę, żeby nie miało żadnych napisów, ewentualnie jakiś delikatny wzór, bądź taki bardzo delikatny napis, jak było właśnie na tej fioletowej bluzce. Oczywiście nie będę się teraz wszystkich bluzek z szafy pozbywać, tylko dlatego, że mam kilka bluzek, wiecie, z dużymi nadrukami, bo je też da się wystylizować na co dzień, ale to jest bardzo klasyczna bluzka, nadaje się zarówno do pracy przy kompie, jak i również na spotkanie, bo wystarczy tutaj ubrać jakieś eleganckie spodnie, spódnicę, jakiś swetr i już jesteśmy gotowi. Więc oczywiście takie bluzki bardzo cenię w swojej szafie. Nie mam pojęcia dlaczego i nie mam pojęcia jak to się stało. Dużo rzeczy w sumie nie wiem dzisiaj, ale zobaczcie, znalazłam bluzkę z metką, którą wiem, że kupiłam co najmniej 2-3 lata temu i jeszcze jej nie nosiłam, a to dlatego, że wpadła mi po prostu głęboko tam w szafę, głęboko w półkę i kompletnie o niej zapomniałam. Oczywiście cieszę się, bo mam całkowicie nową czarną bluzkę, po prostu zwykłe serduszka i jest ona naprawdę spoko, więc będę ją nosić jak najbardziej. Tym bardziej, że jest nawet 10, więc na bank na mnie pasuje, bo jest to rozciągliwa bawełna z H&M-u, ale wiecie co? Mam wrażenie, że w całej szafie miałam porządek, a po prostu w tych długich rękawach jakiś chaos nastał. Tak jakby tam jakieś osobne życie kierowało tym, jak to tam wszystko wygląda. Najważniejsze, że wzięłam się za porządki i że już teraz będę miała po prostu całą szafę sprzątniętą i to jest ostatnia część z porządku. Chociaż też podejrzewam, że niedługo będą kolejne porządki, na przykład za pół roku albo za rok, ale na razie możemy skończyć ten segment. Mimo wszystko jestem dalej w szoku, że mam bluzkę z metką. Teraz to, co powiem, będzie mnie bardzo bolało, ale niestety muszę się pozbyć jednej z moich ukochanych bluzek, a mianowicie jest to 98 z Kubusa. Kupiłam ją jakoś na początku studiów i uwielbiam te kolory na niej i bardzo ją lubię nosić. Pomimo tego, że jest na mnie już dawno za krótka, to wiecie co, robiłam trochę a la crop top stylizację i potem zostawiałam to na przykład z jakąś bardzo wysokim stanem spódnicą albo wysokim stanem spodniami i jeszcze jakoś to się broniło, ale widziałam doskonale, że niestety no, bo ona jest za krótka i chodzi już przy malowej bluzce, pomimo tego, że ją bardzo lubiłam, ale ostatnio też dorwał się do niej guzik i mam masę drobnych dziurek od jego pazurków. Chyba guzik się wkurzył, że nosiłam za krótką bluzkę i po prostu niestety nie przeżyła starcia. Nie wiem, czy będzie to widać, te czarne kropeczki właśnie to są dziurki, to nie są plamki, więc niestety nawet nie nadaje się na oddanie i trzeba będzie ją wyrzucić. Trochę krwawi mnie serce, no ale cóż, takie jest życie. Kolejne niesamowite znalezisko w mojej szafie, ponieważ jest to mój ukochany golfik, sweterek,
który zamiast na półce ze sweterami, był na półce z bluzkami. Przemilczmy to. Jest to bardzo stara pozycja mojej szafie. Kupiłam go gdzieś w trakcie studiów i on był kupowany w Wejherowie, w jakimś takim, wiecie, sklepie no-name osiedlowym. I ona jest, słuchajcie, na 1,40 m. Ja bym w życiu nie powiedziała, że to jest rozmiarówka 1,40 m, no bo on jest mały. On jest po prostu taki jak, nie wiem, 1,16 m, 1,24 m maksymalnie. Bardzo go lubię, jest bardzo ciepły. Niesamowicie podoba mi się połączenie w ogóle tego czekoladowego brązu z tymi różami. Uwielbiam go, bardzo często go noszę. Już mam wrażenie, że ostatnio właśnie przez to, że nie byłam na tej kupce z Petrami, tylko gdzieś wciśnięte w półkę z bluzkami, rzadziej go nosiłam, a jeszcze mam do niego taki fajny wisiorek, więc uwielbiam tą stylizację. To jest jedna z moich naprawdę ukochanych rzeczy w szafie, która też ma już pewnie z 10-15 lat i dalej zamierzam go nosić, bo jest w świetnym stanie. Kolejna rzecz z mojej szafy, która niestety musi z niej wylecieć, ponieważ jak widzicie, ta bluzka jest bardzo malutka. I kolejna pozycja, którą kupiłam będąc na studiach, to jest akurat Cent A98. Bardzo ją lubiłam, bardzo lubię ten kolor taki też intensywny, fioletowy. Zarówno lubię lile, jak i właśnie takie odcienie. Ona niestety już nie wygląda, jest na mnie za krótka. Chyba lata nie miałam ją na sobie, więc niestety muszę się z nią pożegnać. Chyba naprawdę mam problem z tym kolorem, ponieważ jest to trzecia bluzka w kolorze miodowym. Takim żółtym, złotym. Bardzo go lubię i bardzo dobrze się w tym kolorze czuję. Może dlatego też w sklepie instynktownie takie właśnie pozycje wybieram. A to jest bluzka z H&M w rozmiarze 1,10 m, 1,16 m. Ona jest takiej grubszej bawełny. To jest ta taka typowa bawełna, ale bardzo ją lubię. Bardzo fajnie się nosi. Ma fajny wzór w kwiaty. Do niczego tutaj nie mogę się przyczepić, więc oczywiście zostaje w mojej szafie, bo jest niezniszczona i dlatego też często widzicie mi w takich kolorach, ale tak jak mówiłam, dobrze się w nich czuję. Nie lubię nagrywać przy sztucznym świetle, bo mam wrażenie, że wtedy kamera troszeczkę przekłamuje kolory, ale niestety zepsuła nam się pogoda i zaczęło padać, przyszły ciemne chmury, a ja niestety musiałam doładować kamerę, dlatego mamy troszeczkę różnicę w czasie, ale mam nadzieję, że uda mi się wam pokazać tą końcówkę. Jak tutaj tylko na szybko widzicie, to jest ta bluzka z tej kolekcji właśnie ale lata 2000. Mam jeszcze właśnie taką brzoskwiniową. Każdą z nich nosiłam, bardzo lubię, sprawdzają mi się, więc nie będę tutaj przedłużać, bo też chcę jak najszybciej skończyć, chociaż i tak jeszcze pewnie będę musiała doładować mikrofon, bo teraz mikrofon mi się rozładował, więc staram się śpieszyć. Tutaj niestety mamy bardzo przykrą sytuację, ponieważ jest to prześliczna granatowa bluzeczka, jak widzicie, z takimi falbankami tutaj z boku. I ona jest z Reserved, nie wiem w jakim jest rozmiarze, ponieważ nigdzie nie ma metki rozmiarowej. Nie wiem, co się stało, ja nigdy nie wycinam metek, może była po prostu jakaś dodatczepiana, która się odpruła, nie wiem, nie pamiętam. Ale jak widzicie, ta bluzka jest kompletnie niezniszczona i elegancka, ale niestety nie jestem w stanie jej nosić. Słuchajcie, ona ma tak wąskie rękawy, po raz pierwszy się z czymś takim spotkałam, że kiedy ja ją założyłam, to normalnie bolały mnie ręce. Tym bardziej ta moja lewa ręka, która no, nie jest prostą kończyną, tylko jest właśnie lekko zgięta, to niestety czułam ucisk na kości i to było bardzo niekomfortowe, bolała mnie ręka, źle się czułam, więc stwierdziłam, że nie ma sensu się męczyć. Bluzeczka jest przepiękna, ale po prostu pójdzie do sklepu charytatywnego. Dawno tej bluzki nie nosiłam, ale niesamowicie ją lubię i cieszę się, że w porządkach mi się odnalazła. Nie wiem, gdzie ją kupiłam, już nie pamiętam, bo mam ją dość długo w mojej szafie, ale bardzo ją lubię, bo jest przede wszystkim w delikatnym różu. Mam nadzieję, że tutaj kamera to odda. Coś pomiędzy brzoskwinią a kolorem różowym, ale te rękawy tutaj robią robotę. Zobaczcie, przepiękne koronkowe rękawy z wzorem kwiatowym i pomimo tego, że te rękawy są sztywne i drapiące, bo jest to koronka, to nie mam problemów i one mi nie gniotą, tak jak w tej poprzedniej bluzce. Uwielbiam ją, bardzo często ją nosiłam, cieszę się, że ją znalazłam ponownie i będziecie mnie na pewno w niej widzieć, bo bardzo ją lubię i bardzo fajnie można ją wystylizować. Klasyczna, zwykła, czysta bluzeczka, tym razem z Cent A. Kiedyś właśnie miałam ich bardzo dużo, jak jeszcze właśnie Cent A miała taką zwykłą bawełnę rozciągliwą. To jest 1,4 m, bardzo lubię, bardzo często noszę tą bluzkę, kolor brązowy mi do wielu rzeczy pasuje, bardzo fajnie się w niej czuję i ona właśnie jest taki grubszy bawełny, nie takich te z H&M-u.
mam ją w szafie wiele lat, nie widzę ani żeby się kulkowała, ani żeby coś było z nią nie tak, więc oczywiście zostaje w mojej szafie. Przynajmniej kolejny ulubiony mój golfik, jest to Cenda rozmiar 104 i to jest właśnie bardzo podobny materiał jak w tej bluzce poprzedniej. To jest kolor ciemnoszary, wybaczcie, że tak dziwnie wisi, ale ciężko było przez ten golf wsadzić ją na wieszak, ale mimo wszystko oczywiście zostaje w mojej szafie, bardzo ją lubię, bardzo łatwo wystylizować i kiedyś te ubrania z Cendra miały naprawdę świetną jakość. Ja nosiłam go milion razy i zobaczcie, nawet nie jest prany, nie kulkuje się, nic nie dolega temu golfowi. A teraz jak kupię rzeczy z Cendra, mam wrażenie, że niestety jakość poszła strasznie, bo kilka prań i niestety rzecz już się nie nadaje. A w H&M-ie jakość mam wrażenie, że poszła w górę. Dajcie znać, co o tym myślicie. To jest wyjątkowa sytuacja, ponieważ jest to zwykła bluzka biała, bez żadnego nadruku. Nowa, w miarę kupiona chyba w zeszłym roku. Jeszcze w bardzo dobrym stanie, to jest H&M metr 10, metr 16, więc oczywiście zostaje w mojej szafie, ale jak widzę, to mam deficyt niestety w białych rzeczach. Mam czarne, miałam szare, brązowe, ale będę musiała sobie jeszcze za dwie kupić właśnie bluzeczki z długim rękawem, ale tak poza tym to cieszę się, że chociaż ta jedna się znalazła i że chociaż jedną mam w szafie. A oto druga bluzka we wzory zwierzęce, jest to szara bluzka właśnie z takimi czarnymi centkami, ona jest z Kapala, w rozmiarze 98-104, ale po pasuje na mnie idealnie. Widzę, że nie jest kompletnie zniszczona, chociaż swego czasu katowałam ją bardzo mocno, więc cieszę się, oczywiście zostaje w mojej szafie. Jak byłam dzieckiem oraz nastolatką, ciężko mi było dobrać ubrania i potem, kiedy pojawiły się galerie handlowe, mogłam sobie wreszcie kupić jakieś normalne rzeczy, ale ten wybór niestety był ograniczony, bo nie wszystko na mnie pasowało i też nie potrafiłam dobierać do siebie odpowiednie ubrań, dlatego wtedy brałam to, co po prostu na mnie pasowało bez względu, czy miałam jakąś aplikację, jak wyglądała dana rzecz. I to jest właśnie taki przypadek. To jest bluzka z wielkim sercem, właśnie takim a la Falbanka. To są takie nałożone warstwy materiału. Nie byłam jakoś wybitnie zadowolona z tej bluzki, ale nosiłam ją, ponieważ nie miałam za dużego wyboru. To jest H&M 98-104, ale teraz już stwierdziłam, że ją oddaję. Mam kilka właśnie bluzek z sercami i wszystkich się pozbywam, bo to już nie jest mój styl. Mam problem, żeby to wystylizować i też ta bluzka jest tragiczna pod tym sensem, że strasznie obiera się w kocie i teraz jak kupuję ubrania, od kiedy mam guzika, to zaczęłam zwracać uwagę, żeby po prostu tak się nie obierały rzeczy. To jest kolejne dziwne znalezisko w mojej szafie. Nie mam pojęcia, skąd mam tą bluzkę. Podejrzewam, że dostałam ją od mojej babci, bo moja babcia zgodnie nieraz na jakiś czas przychodzi mi ubrania, ale ona jest naprawdę ładna. Jest po prostu jasno-różowa, tutaj ma taką delikatną aplikację. Totalnie nie znam nazwy tej firmy, jest to 1,22 m, 1,28 m, więc jest to dość duży rozmiar i widzę, że ona jest spora. Muszę ją przymierzyć, bo chyba nigdy nie miałam ją na sobie. Czy po prostu zostawię ją jako taką koszulkę do spania, czy będę w niej chodzić? Trochę by mi było żal, żeby była do spania, ale obawiam się, że może być na mnie przydużała. Więc ją po prostu przymierzę i zobaczę, jak mi się będzie sprawdzać, ale na pewno zostaje w mojej szafie. Widzę, że aplikacja wydaje wam mocno po oczach. To jest druga bluzka z motywem serca. Bardzo ją lubiłam i bardzo często ją nosiłam, ponieważ przede wszystkim jest ona z bardzo miękkiej, wygodnej bawełny, bo jest to bluzka z H&M, ona rozmiar 98-104. Dodatkowo jest też w takim fajnym, ciemnym kremie i naprawdę świetnie się prezentuje. Teraz pewnie kamera tutaj będzie zmieniać kolor z powodu sztucznego światła i też tych błyskotek, ale powiem wam, że to serce już mi nie pasuje. Nie miałabym jak tego wystylizować, czułabym się w tym niezbyt dobrze, bo troszeczkę mój styl się zmienił, więc tą rzecz po prostu oddaję do sklepu właśnie charytatywnego, bo ona może tutaj w kamerze wyglądać dziwnie, ale ona ma naprawdę prześliczny kolor, jest niezniszczona pomimo tego, że była wiele lat noszona, więc oczywiście jeszcze komuś posłuży. To jest zwykła czerwona bluzka z Kapala na rozmiar 98-104. Bardzo przyjemna, bardzo często ją noszę, bardzo lubię. Cieniutka, fajna, miła bawełna. I zobaczcie, ona ma tutaj takie śmieszne rękawy, bo ma wszystkie gumeczki takie zwężające. I akurat to mi nie przeszkadza, one nic mnie nie uciskają. Nosi mi się tą bluzkę rewelacyjnie, więc oczywiście zostaje w mojej szafie. Zwykła ciemno-różowa bluzeczka z Kapala.
z tej samej serii, co to brązowa czy szary golfik, z takiej grubszej bawełny, eko bawełny. Jest bardzo przyjemna, bardzo fajna, bardzo lubię ją nosić. Oczywiście zostaje w mojej szafie i to jest rozmiar, słuchajcie, 98, ale to było kupowane kilka lat temu, zanim jeszcze zaczęły się zmieniać te rozmiary, bo kiedyś naprawdę 98 na mnie pasowało czy 104, a teraz 110, 116 nie zawsze pasuje, więc niestety te rozmiary teraz to jest jakieś szaleństwo. A to jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ jest to bluzka z Kapala w takim bardzo brudnym, zgaszonym fiolecie z niebieskimi kropeczkami. Bardzo lubię tą bluzkę, ale właśnie zauważyłam, że słuchajcie, coś się nie doprała i ma jakąś plamę, więc będę musiała albo spróbować ją odplamić, albo niestety po prostu pójdzie już na szmatki, bo no cóż, nie będę chodzić w plamionych ubraniach oczywiście. Jest bardzo ciekawe, że ta plama się nie sprała, tym bardziej, że używamy dobrych proszków do prania, mamy dobrą pralkę, jeszcze często używamy wanisza, więc nie wiem, co tu się wydarzyło, czy to jest plama od tego, że ona długo leżała w szafie. Muszę to zweryfikować i po prostu zobaczyć, co się tutaj wydarzyło, bo pamiętam tą bluzkę, liczyłam na nią, bardzo ją lubię i jeszcze niedawno nie miała tej plamy, więc to będzie się trzeba bliżej temu przyjrzeć, więc nie gwarantuję, że to zostanie w mojej szafie. Mówiłam wam, że lubię golfy, ale to jest chyba mój ukochany golfik, jeżeli chodzi o moją szafę, a mianowicie jest to czarny golf, takie mikrogwiazdeczki, które z daleka wyglądają jak białe kropeczki. I jest to H&M, rozmiar 98-104. Noszę go w kółko, bardzo go lubię. I chyba to jest jedna z najczęściej pranych rzeczy w mojej szafie. Zarówno lubię go na co dzień, lubię go właśnie do jakiejś bardziej oficjalnej okazji. Sprawdza mi się za każdym razem i naprawdę wow, i oczywiście zostaje w mojej szafie. Kolejny klasyk w mojej szafie, a mianowicie ciemnozielona bluzka Scenda w rozmiarze stop 4. To jest ten sam typ, co była ta różowa, co była ta brązowa. Ja kiedyś właśnie kupowałam wszystkie basiki w Scenda i ponieważ była to bardzo miła, bardzo rozciągliwa i bardzo taka fajna, mięsista bawełna. Teraz, no jeszcze raz to powiem, ubolewam, że niestety większość rzeczy z Scenda na mnie nie pasuje, a kiedyś to był mój ulubiony sklep. Za to teraz mam fajne rzeczy bawełniane w H&M-ie, więc coś za coś. Ale cieszę się, że jeszcze dużo z tych bluzek jest niezniszczona, że się nadaje, że noszę, bo też są takie fajne, unikatowe kolory, więc oczywiście ta bluzka zostaje w mojej szafie. Tutaj mamy kolejną bluzkę z metką, ponieważ w zeszłym roku kupiłam na wyprzedażach w Sinsayu dwie bluzeczki za 9 zł. Jedną z nich już nosiłam, tej drugiej jeszcze nie nosiłam. A oczywiście będzie taka bardziej do jeansów, na co dzień, do sklepu, ale bardzo mi się spodobała, była w fajnej cenie. Też w razie czego nada się jako też bluzka do spania, więc nie ma tego złego, co by na dobro nie wyszło. Ja często właśnie takie tanie bluzeczki kupuję właśnie po to, żeby w razie czego wziąć je na taką koszulkę do spania, bo uważam, że cena 8 zł jest naprawdę ok. Ma też bardzo przyjemny materiał. Tą drugą, którą nosiłam, ona jest bardziej w różu, bo ta jest bardziej w kremie. Bardzo przyjemnie się nosiła, bardzo fajnie wygląda i czasami sobie pozwalam na właśnie takie delikatne przebłyski w mojej szafie, że kilka bluzek ma właśnie jakieś obrazki, rysunki, nadruki, ale staram się właśnie mieć głównie przejrzystą tą szafę. Chyba tego jeszcze dzisiaj nie mówiłam, ale bardzo lubię ubrania w paski i tutaj mam z Lizer w rozmiarze 110 taką zwykłą bluzeczkę w paseczki. Ona jest mocno w stylu lat 2000, w sumie nawet lat 90, bo zobaczcie, ma takie wykończenie rękawków i dołu, ale taka falbanka, właśnie te drobne paski. Bardzo dobrze czuję się w takich ubraniach. Jakbym spotkała jeszcze trochę takich bluzek, to nie będę ukrywać, żebym je kupiła, bo uwielbiam paski, a niestety trochę zanikły ostatnio w mojej szafie. Więc oczywiście ta bluzka ze mną zostaje, bo bardzo ją lubię. Wybrałam tego w mojej szafie, ponieważ jest to bardzo wzorzysta, kwiecista bluzka z Lidla na rozmiar 10x16, ale niesamowicie lubię ten wzór, bardzo ładnie w niej wyglądam, bardzo ją lubię, jest niesamowicie przyjemna i też widzę, że kompletnie niezniszczona, więc oczywiście zostawiam ją w mojej szafie. Mam jeszcze jedną bluzkę właśnie z tego zestawu, ale już dawno ją przerobiłam jako bluzkę do spania, więc teraz mam już tutaj nie pokażę, bo mam ją na zupełnie innej półce, ale jak widzicie, sporo bluzek mam z długim rękawem z Lidla i jestem o dziwo zadowolona, chociaż ostatnio było
mało fajnych rzeczy, nic sobie nie kupiłam, ale tak, był taki okres, że kupowałam, bo byłam zadowolona zarówno z jakości, jak i ze wzoru. Tutaj mamy bluzkę z Send A w rozmiarze 1,10 m. To jest bluzka, jak widzicie, czerwona w takie kwiaty. Przyznam wam się szczerze, że miałam ją zakopaną w mojej szafie i kompletnie o niej zapomniałam. I dawno jej nie nosiłam, więc mam wątpliwość, czy ona będzie dobra, ale podejrzewam, że tak, bo wygląda na rozciągliwą, jest długa, więc powinna nam je pasować, ale widzicie, porządki są czasem naprawdę bardzo potrzebne, bo nie wiem, zapominamy o rzeczach, mamy w szafie rzeczy takich, których nie nosimy, więc raz na jakiś czas trzeba sprzątać. Tutaj mamy właśnie jedną z tych najnowszych bluzek z kompletu, z eko bawełny w prążki, z H&M-u, to jest taki jasny róż i to jest rozmiar 1,10 m, 1,16 m, ale poczekajcie, bo od razu mam pod ręką kolejną bluzkę z tego zestawu. To już jest trzecia bluzka z tego zestawu i jeszcze powinna być czwarta, o, już ją widzę, bo była właśnie taka ciemno przywrócona zielona, różowa, teraz widzicie czerwoną, to jest też ta właśnie eko bawełna z H&M-u i to jest 1,10 m, 1,16 m i jeszcze biała fioletowa, którą wam później pokażę. I bardzo lubię te bluzki, co prawda one są najnowsze w mojej szafie, ale niesamowicie często je noszę. Są naprawdę mega przyjemne, więc wszystkie cztery oczywiście zostają w mojej szafie. Tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację, ponieważ jest to bluzka zestawu z tymi, które widzieliście wcześniej, ale lata 2000, czyli właśnie te takie wzory, że macie kolor i biel przeplatany, to właśnie jako czwarta czy piąta, już teraz nie pamiętam, była zwykła taka, nie wiem, kamelowa, jasnobrązowa, pomarańczowa, ciężko mi określić ten kolor, bo to nie jest w sumie pomarańcz, taka właśnie trochę jak moje meble, ciężko określić mi nawet ten kolor, bo to nie jest ani miodowy, raczej jasnobrązowy chyba. Mam wrażenie, że się zamotałam, ale wiecie, o co mi chodzi. To była właśnie jedna taka neutralna bluzka, co mnie niesamowicie ucieszyło, bo bardzo lubię takie kolory i tamte były takie fajne wspomnienie do starego stylu, a dodatkowo jeszcze dostałam taką fajną, czystą, więc oczywiście zostaje w mojej szafie, bo jest przepiękny kolor, idealnie pasuje, jest nowa i kilka razy założona, więc dlaczego nie? Kolejna moja ulubiona bluzka, tym razem z Kapala. Jest to czarna bluzka w takie nieregularne, duże, białe centki. I jest to rozmiar 110-116, niesamowicie ją lubię, bardzo często ją noszę, bardzo łatwo ją wystylizować, jest niesamowicie przyjemna, komfortowa, ale widzę, że jest trochę przykurzona, więc trzeba będzie ją po prostu wybrać, bo widzę, że niestety troszeczkę się ubrała w kota. To jest taki jedyny wyjątek, gdzie lubię tą bluzkę i często noszę, chociaż wiem, że po prostu sieć guzika to do niej po prostu elektryzuje, ale jedną czy dwie bluzki zawsze mogę sobie oczyścić przed założeniem, to nie jest problem. Gorzej, gdybym miała takich więcej w szafie, więc oczywiście zostaje, jest klasyczna, normalna, można iść zarówno na spotkanie biznesowe, jak i pochlebniej, więc oczywiście jak najbardziej się sprawdzi. Tutaj mamy ostatnią z tego zestawu sprążkowanej bawełny z H&M-u, numer 10 m 16, to jest kolor fioletowy. Ona niedawno wróciła z prania, bo miałam ją jakiś czas temu na sobie i widzieliście ją zarówno na TikToku, jak i na filmach, więc mam już ją noszoną, sprawdzoną, bardzo fajnie. Jak widzicie, wróciła z prania, nic jej nie jest, nie skulkowała się, nie rozciągnęła, więc oczywiście zostaje ze mną. Cieszę się, że kupiłam taką paczkę różnokolorowych bluzek, bo jak widzicie, u mnie jest dość monotematycznie, jeżeli chodzi o właśnie szafę zimową. Muszę kupić troszeczkę właśnie, żółci mam sporo, ale troszeczkę więcej zieleni, to na pewno, bo zielonego mi tutaj brakuje i może trochę więcej brązu, bo mam dużo właśnie miodowych, ale brązowych mi mało, za to szarości, czerni, czerwieni, różo nie brakuje, jak mogliście zobaczyć. Jeszcze mam jedną bluzkę wam do pokazania i to będzie wszystko. Ostatnia pozycja jest Sinseya, to jest ta bluzka, którą wam wspominałam, że kupiłam dwie za 8 zł, to jest druga z nich, 1,16 m z Sinseya. Jak widzicie, ona jest w takim przygaszonym, brudnym różu i ma bardzo ładną aplikację, ta zdecydowanie bardziej mi się podoba, bo ma przepiękne kwiaty, już ją nosiłam ze dwa razy, była prana i jak widzicie, nic jej się nie stało, pomimo tego, że jest bluzką za 8 zł, widzicie, nie rozciągnęła się, nie skulkowała, jest w świetnym stanie, więc oczywiście zostaje u mnie w szafie i cieszę się, że zrobiłam porządek, bo niesamowicie mi się w tej szafie przyjaśniło. Udało się to wszystko posprzątać. Powiem wam, że jestem pozytywnie zaskoczona, bo sporo rzeczy z mojej szafy ubyło. Ja też wam nie pokazywałam wszystkich rzeczy, bo jeżeli było coś bardzo małego, brzydkiego, to już tutaj nie pokazywałam na filmie,
bo odkładałam szybko, bo nie będę ukrywać, jest dość późno, a chciałabym też zdążyć zmontować ten film, więc pokazywałam wam tylko te ciekawsze rzeczy i te ładniejsze rzeczy, nie będę ukrywać. Duże rzeczy odłożyłam do oddania, teraz trzeba będzie te rzeczy wybrać i słuchajcie, u nas nawet w Redzie otworzyli sklep charytatywny, więc może w przyszłym tygodniu nagram vloga, jak zanoszę te rzeczy i pokażę wam, jak tak to działa, bo w sumie nawet nie wiem, na jakich zasadach u nas w Redzie działa taki sklep, więc z chęcią sprawdzimy to razem. I cieszę się, bo wreszcie mam w swojej szafie rzeczy, które noszę, które na mnie pasują, które są przebrane. Wreszcie się w mojej szafie pojaśniło i też dużo ubyło, bo słuchajcie, miałam 4 kubki, takie 4 stosiki z ubraniami, bo miałam 2 półki i na każdej półce mam 2 stosiki, a teraz słuchajcie, zostały mi tylko 3 stosiki i mogę sobie na spokojnie rozłożyć swetry jeszcze właśnie na ten jaki jeden dodatkowy stosik, co nie będę ukrywać, mnie cieszy, bo troszeczkę swetry zajmują dużo miejsca i ostatnio sporo ich przybyło, więc mam teraz miejsce, żeby po prostu je ładnie porozkładać, żeby wszystko było widoczne. Cieszę się, bo wreszcie będę wiedział, co się chce ubrać, co chcę założyć i co mam do dyspozycji. Czasami takie porządki są naprawdę potrzebne, a ja się cieszę, że pomimo tego, że nagle zmieniły się moje plany, nie nagrywam vloga, zmotywowałam się i nagrywam dla was to sprzątanie szafy. Wiem, że lubicie takie filmy, więc cieszę się, że udało mi się kolejny stworzyć. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Dajcie znać, czy też robicie porządki w swoich szafach i jak to u was wygląda. Ja z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim, którzy czekają na moje filmy, lajkują, komentują, subskrybują. Dzięki wam mam siłę do nagrywania, mam chęci i też miło czytać komentarze, że filmy wam się podobają, że czekacie na nie, to jest naprawdę super. Jeszcze raz wielkie dzięki. Dziękuję też wszystkim moim patronom oraz wspierającym. Dzięki wam mogę rozwijać ten kanał, dzięki wam moja pasja może być moją pracą. Jestem wam za to niesamowicie wdzięczna. Jeżeli ktoś chce dołączyć do tego grona, link do Patronite macie w opisie oraz przycisk wesprzyj koło przycisku subskrybuj. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć. Don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh.